projekt się realizujemy z Rybienia w tym rejonie, na południe od Pucka oraz całą północną część po chałupy. Także naszym zadaniem jest wypuszczenie ryb w tym rejonie. Akurat naszej jednostki, bo inne nasze popłynęły jednostki, dalej. Tak, inne popłynęły w te znaczne miejsca. Dostaliśmy 6 worków ładnych szczupaczków. Jest też Michał Bolda, składek Team Tak. Jest dużo tutaj ludzi, którzy pomagają. Jest dobrze, jest jeszcze operator kamery jest drugi. Dzieje się. Tu pozdrowienia dla Agi Kubiak, bo ty w tej komorze hiperbarycznej siedzisz i masz tam ten tlen, także ja się też sztachnę. Nie, słuchaj, same ryby, ty masz lepsze. Sprawdzasz dokładnie gdzie, żeby zapisać, tak? To na mapie. Tak, później na podstawie wszystkich punktów tworzymy mapę, gdzie poszczególne partie ryb zostały wypuszczone. W celach takich ewidencyjnych jest to dosyć przydatne. Musimy rozwiązać worek i wyrównać temperaturę wody z tą, która jest w worku, z tą, która jest w zatoce. Mhm. Jak zmierzyliśmy, ma 18,5 stopnia prawie. Zaraz zmierzymy temperaturę w worku, jaka jest. 17,26. 1 stopień taki dobry jest niższa. Jest akceptowalna taka różnica, także na spokojnie. Zaraz troszkę wody dolejemy i wyrównamy tę temperaturę. I po co są znakowane te ryby? Po to, żeby później ewentualnie stwierdzić, czy ryba pochodzi z rybień. Aha. Z nowym lektarła. Świetnie. I wszystkie ryby są tak znakowane? Wszystkie ryby są poznakowane znaczkiem magnetycznym. Za pomocą tego urządzenia jesteśmy w stanie wykryć ten znaczek. Każdy znaczek jest kodowany, ma indywidualną serię, więc potem jesteśmy w stanie stwierdzić, z którego roku i z której serii zarybień pochodziły ryby. Także znaczek jest bardzo mikroskopijny, jest to precyzyjna praca, natomiast jest 100% wydajna. Także jest to projekt PIKE, realizowany w ramach programu Koło Ryby. I takim celem głównym jest, jednym z wielu, ale głównym wypracowanie takiej technologii podchowu na rybku szczupaka, która by prowadziła do lepszej efektywności zarybień, która by uwzględniała to, że zarybiamy materiałem słodkowodnym, obszar słonowodny. No właśnie, słyszałem o takim pomyśle, żeby ikrę sprowadzić z Danii, bo tam właśnie ta ikra się rozwijała w słonej wodzie, to prawda? Tak, tak. Pierwsza rzecz, jaką ludzie słyszą, jak słyszą szczupak, to myślą o jeziorze. Już samo to, że szczupak występuje w Zatoce Puckiej, jest zaskoczeniem. Natomiast bardzo niewiele osób wie o tym, że szczupak jest również występuje w różnych populacjach. Jest też populacja słonowodna, która nie tylko żyje w wodzie słonej, w wodach bałtyckich, ale też rozmnaża się w wodach bałtyckich. Te partie przybrzeżne Zatoki Puckiej sprzyjają przyrostowi szczupaka, bo tutaj słyszeliśmy, że po roku może mieć już nawet 50 cm. Tak, argument docelowy to jest restytucja szczupaka. To, żeby on rzeczywiście tu występował i na pewno za samym faktem występowania szczupaka w Zatoce Puckiej jest sens. Natomiast tu jest kwestia, jak to osiągnąć. I pytanie, które właściwie tu wypływa z tej naszej rozmowy, czy samo zarybianie jest skutecznym sposobem na to, żeby szczupak wrócił do zatoki? Odpowiedź jest taka, że jest na tyle skuteczna, na ile jesteśmy gotowi zarybiać regularnie. Jeżeli istniałby regularny projekt zarybiania wód Zatoki Puckiej szczupakiem, możemy się spodziewać dobrych efektów. Natomiast jeżeli chcielibyśmy, żeby ta populacja oparła się na własnym rozrodzie i nie była uzależniona w 100% od tego, czy my wpuścimy kolejne na rybek, czy nie, no to jedyny sposób to jest doprowadzić do tego, żeby w cudzysłowie wyprodukować miejsca rozrodu. I to się dzieje w Szwecji, Danii,
powstają tak zwane pike factories, czyli właśnie miejsca do rozrodu szczupaka, które naturalnie nie występowały, ale dzięki pewnym posunięciom jest możliwe poprowadzenie wody z rzek, zalanie pewnych obszarów w taki sposób, aby w okresie wiosennym szczupak mógł się dostać na te rozlewiska. Z tego co słyszałem, to część rybaków będzie miała te ich ustrojstwa takie, co mogą badać te ryby. No i jak złowią taką rybkę, to mają ją wam zamrozić? Jak to wygląda? Oczywiście, jeżeli ryba będzie wymiarowa, to tak, taka współpraca zostanie nawiązana z kilkoma rybakami. I dzięki temu będziemy w stanie stwierdzić później już w laboratorium chodzenie każdego osobnika złowionego. Będziecie dzięki temu w stanie zobaczyć, jaki był przyrost tego osobnika, tak? I no i to, że jest złowiony w danym akwenie, na przykład bliżej swarzewa, to macie też tak znakowane, te swarzewskie inaczej i te koło gdzieś tam rewy też inaczej? Tak, każda partia została poznakowana i inną serią znaczków, także jesteśmy w stanie później zidentyfikować pochodzenie ryb co do partii. No dobra, ale tutaj co, babkę byczą pewnie będzie wciągać, co jeszcze będzie tutaj jadł na tej wysokości? Babka bycza, ciernik, oczywiście różne inne organizmy, jakie się tutaj w zatoce znajdują. Oczywiście każda ryba, później odłowiona od rybaków, będzie również badana pod kątem treści pokarmowej, także też będzie to dosyć dla nas cenna wiedza. Ale delikatniutko, będziesz miał swój... Żeby nie miały, wiecie, stresu za dużego. Chłopaki nam to związali na kokardkę, to też szacun dzięki chłopaki, że na kokardkę, nie? Mugi na węzeł. Potem złowię tego upragnionego swojego szczupaka, co sam wrzuciłem, zobaczcie, super. 17. Aha. No prawie 18, delikatnie czujniczek oddaję. Zaczerpnij teraz wody. Tak, tak jest. Zaczerpnij wody, żeby rybki nam nie odpłynęły. Ale pchają, zobaczcie, się pchają się do tego ujścia, jakby wiedziały, że trzeba. Słuchajcie, jestem w szoku, bo tak jak puszczam, to patrzę na każdą sztukę i są naprawdę wszystkie idealne. Bardzo szybko uciekają. Także naprawdę szacun. Dla mnie. Chyba wszystko są, wiesz, za dobrej kondycji. Słuchajcie, ale beka, nie? Chciałem sobie jednego szczupaka śniętego, jakiegoś walniętego wziąć, nie? Żeby go dla was rozpołowić i wyciągnąć to ustrojstwo, co oni znakowali, nie? Ale nie ma, cały worek i nie ma ani jednego złego, nie wiem, śniętego z jakiegoś uszkodzonego szczupaka. Mirku Gola, specjalnie dla ciebie, zobacz, jesteśmy na twoim slipie, rzucamy tutaj szczupaczki dla ciebie, także wiesz, za dwa lata. Zakaz łowienia przez rok. Tak. Przez rok mi się tu nie wasz łowi. Widzę, Wiesiu, ty też chcesz swojego szczupaka mieć. Kurczę, w końcu może go kiedyś złowię. Zachwyceni, wszystko poszło dobrze. Od samego początku, z załadunku do dojechania tutaj z rybami w świetnym stanie. No i w tej chwili dzięki waszej pomocy między innymi udało się pięknie rozprowadzić je w kilku miejscach. Także no właśnie, słuchajcie, miałem problem, bo chciałem sobie wziąć taką jedną rybkę śniętą. Słuchaj, od razu wziąłem śniętą jakąś taką, żeby wydłubać z niej ten chip właśnie. I się nie udało, słuchaj, wszystko było w takim dobrym, takiej dobrej kondycji, były wszystko. Skakały, nie dało się. Nie dało się. Nie. Chip malutki, ciężko do niego się dostać. Ale tak, rybki były w świetnym stanie i no, myślę, że przy tej wielkości rzeczywiście one całkiem nieźle rokują, że jest spore prawdopodobieństwo, że poradzą sobie. Znajdą jakieś fajne miejsce, będą miały wystarczająco pokarmu, no zobaczymy co dalej. Jak będzie z przeżywalnością i co zobaczymy za rok, za dwa.
W każdym razie te akcje, które dzisiaj prowadziliśmy i 3 tygodnie temu i 4 tygodnie temu, to była taka pierwsza faza. Planujemy w przyszłym, w kolejnym roku wypuścić już dużo więcej tych rybek. Bo tutaj mieliśmy trochę ponad 30 tysięcy sztuk tego dużego na rybku. Myślę, że w przyszłym roku, w kolejnym, to będzie już takie 100 kilkadziesiąt tysięcy w każdym z tych lat.